Makabryczne odkrycie w polu kukurydzy. Zobaczyli krew, a potem zwłoki. Straszne ustalenia. Straszne informacje przekazują policjanci z Płońska, województwo mazowieckie. Makabrycznego odkrycia dokonano w polu kukurydzy we wsi Stary Komunin. Niewykluczone, że doszło tam do morderstwa, ale mundurowi na razie nie zdradzają zbyt wielu szczegółów dotyczących tej sprawy. Do tragedii miało dojść we wsi Stary Komunin w gminie Raciąż, niedaleko Płońska. W sobotę, 10 sierpnia, policjantów wezwała zdruzgotana rodzina, która w polu kukurydzy dokonała strasznego odkrycia. Stary Komunin. Makabryczne odkrycie w polu kukurydzy. Znaleziono tam ciało kobiety. Miała ona liczne obrażenia głowy. Mundurowych zaalarmowano godzina 9 rano. Otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Stary Komunin, gmina Raciąż, w polu kukurydzy, kilkaset metrów od zabudowań, znalezione zostały zwłoki 64-letniej kobiety. Posiadała ona obrażenia głowy. Znaleźli ją członkowie rodziny, poinformowała komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Zwłoki kobiety w polu kukurydzy. Wstrząsające ustalenia. Co tam się wydarzyło? Czy doszło do morderstwa? To nie jest wykluczone. Wyjaśniamy, w jakich okolicznościach doszło do śmierci kobiety. Do sprawy zatrzymany został 38-letni mężczyzna, jej syn, podkreśla pani komisarz. 38-latek wpadł w ręce policji na terenie sąsiedniego powiatu w gminie Strzegowo. Policjanci nie udzielają żadnych szczegółowych informacji.